Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. 15 lipca odbyło się pożegnanie ZU na jednej z planet w układzie Eisentam. Ludzie stawiali tam naprawdę piękne pomniki. Dzisiaj sobie odwiedzimy kilka z nich. Zobaczymy, jak to wygląda, co tam stworzono. Wyjątkowo zostawię multiplayer włączony. Być może spotkamy kogoś z budowniczych. A jak nie, no mam nadzieję, że przynajmniej nikt mnie tam nie zaatakuje. Jesteśmy we właściwym miejscu. Widzieli koordynaty. Zazdroszczę ludziom, którzy potrafią tak budować. Zapewne jest to w miarę proste, ale się trzeba tego nauczyć, nie? Zamiast latać, skorzystamy z teleportera. Thank you.
będę tu dużo mówił, bo nie wiem, co w takiej sytuacji można powiedzieć. Podszedł jeden z nas, twórca, przyjaciel. I tak jak o zmarłych się źle nie mówi, tak o nim nikt tak za życia nawet nie powiedział, więc coś musi być na rzeczy. Często się będzie tutaj pojawiał. Wszystkich was, jakie ludzie postawili. Myślę, że zbrakłoby mi na to dysku twardego, żeby to nagrać. Warto. Koordynaty macie na początku. Pamiętajcie, że nie jest to w pierwszej galaktyce, tylko w galaktyce Eisentam. Postawić swoją bazę jako
wyrazy, wyraz podziękowania, ponieważ sam oglądałem bardzo dużo filmów z UM i sporo się z nich nauczyłem. Był jakby przewodnikiem dla mnie. Ktoś chyba usunął. A, dobra. Po prostu mnie przeniosło obok, w porządku. Już lecimy zobaczyć. Mała prośba, jeżeli byście chcieli się budować, nie budujcie się zbyt blisko innych was. Chodzi tutaj między innymi też o lagi, ale teraz nie pamiętam. Chyba było 5000 jednostek od innej bazy. Trochę poczkolić w budowie i także pozostawić w pewnym sensie, można powiedzieć, znicznie. Musiał obejrzeć kilka filmików, jak budować, ponieważ no moje zdolności są raczej poniżej wszelkiej krytyki. Także sporo pracy ludzie tutaj włożyli, żeby pożegnać z UFO.
naprawdę bardzo wielu. Jeżeli chcecie sobie je obejrzeć, namiary macie na początku filmu. Serdecznie Was zapraszam. A także do pozostawienia czegoś po sobie na tej planecie, na ulubionej planecie Zoom. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia.